No i tym witam was bardzo gorąco serdecznie w kolejnym odcineczku, w którym będę grał w grę Blur, gra, która jest praktycznie grą wymarłą, bo to już jest dosyć stara ta gra, ale nie znaczy to, że nie będę miał przyjemności grania w tą grę. Ogólnie tą grę miałem, aby was nie kłamać, chyba za 2 lata w szafie. Kiedyś kupiłem sobie ją za dyszkę, ale tak jakoś mój komputer szwankował, że mi wtedy nie działała, a teraz o dziwo. Tak z ciekawości patrzyłem, czy ona jeszcze się ta gra nie popsuła, no i muszę wam powiedzieć, się nie popsuła, tutaj nieco grałem i odblokowałem nową mapę, no i tak myślę, że na początek zagram sobie jakiś wyścig, chociaż nie gwarantuję, że ja będę jechał super w tym wyścigu, ale po prostu chciałem wam pokazać tą oto grę, że nieważne, czy to jest gra stara, czy nowa, jak ją lubicie, jak wam się spodoba, to macie po prostu frajdę i przyjemność gry. No i tak, także dla odmiany, powiedzmy, na moim kanale, żeby nie nagrywać i nie pokazywać tylko gry z Minecrafta, postanowiłem sobie, że zagram właśnie sobie w grę samochodową, którą mi się nawet podoba. Dobra, a tutaj mam samochód Toyotę i nie wiem, czy znacie tą grę. Ja miałem okazję w ostatniej godzince poznać tą grę nieco, no i ogólnie celem tej gry jest dotrzeć do mety, tak? Jak to w każdej grze samochodowej, tylko tutaj mamy nieco małe przeszkody i już tutaj musimy zbierać różnego rodzaju itemki, takie jak to, które dają nam różnego rodzaju efekty. Zobaczcie, właśnie w tym momencie jestem zestrzeliwany. Tutaj o, dostałem speeda. Czekajcie, tylko nie wiem, czy dobrze jadę. Ciężko się skręca, jednak dobrze jadę. Tutaj mogę tym strzelać. To jakiś kluczyk, który daje mi naprawę. Zapomniałem skręcić. Dobra, dobrze jest ta naprawa. Tutaj biorę od razu to coś, bo to da mi speeda. Już we mnie strzelają tutaj. Patrz, nie mogę wjechać w te elektryzujące pola, bo oni tak, jak się dostanie taką błyskawicę, o, jak tutaj widzieliście, to oni jak mogą strzelać we mnie, bo jak w pierwszą osobę ogólnie. Kurczę, co ja tutaj gadam? Znowu we mnie ten... pole magnetyczne wysyłają. Ostatnia runda. A ja nie wiem, czy dobrze gadam. No ogólnie też, wiecie, wszyscy od niedawna, czy tam od dłuższego czasu gracie w GTA 5, która już na pewno wam się też zgodziła. I na pewno w tym roku, jak już nią przeszliście, to na pewno już w nią nie będziecie grać. Wow, ale oberwałem teraz. Tutaj ktoś mnie próbuje wyprzedzić. Koleś mi tu wisi na ogonie, że tak powiem. Także muszę grać. Dobra, wy gracie w GTA, ona wam się na pewno już powoli nudzi. Ja jeszcze w nią nie grałem, ale mówię wam, niekoniecznie, czy tam niezależnie co to za gra. Fuck, wjechałem własną bombę. Fuck! Shit. Niezależnie co to za gra, czy stara, czy nowa, i tak można właśnie z nią nieźle się bawić, że tak powiem. Wow, ile jeszcze do mety? Ile jeszcze do mety? Dobra, tutaj znowu ten głupi zakręt. Trochę poślizg spadłem. Teraz koniec. Wow. Nie jestem zbyt dobry w gry samochodowe. Dobra, meta. Meta, wygrałem. Wygrałem. To był właśnie taki krótki odcineczek z tej oto gry, tak dla odmiany. Co wy na to? Nie wiem, jeżeli lubicie, piszcie w komentarzach, dajcie lajka. Albo nie, w sumie nie zależy mi na tym. Po prostu tak dla odmiany krótki filmik z tej gry starodawnej Blur, którą będę sobie grał na pewno osobiście. Ale nie powiem wam, że nie będę często tego nagrywał. To tylko takie spontaniczne nagranie. Chyba, że coś chcecie, jakąś mapkę. Szkoda, że właśnie nie da się tutaj grać z kimś online, bo ta gra jest naprawdę wymarła. Muszę wam tutaj pokazać. Czekajcie, gdzie to było. Tutaj, tu jak pójdziecie na tryb online,
to tutaj dosłownie nikogo nie znajdziecie. Dlatego też nie opłaca się grać tutaj z kimś, chyba że macie znajomych i ich dodacie, to wtedy możecie między sobą grać. Jeżeli macie tą grę, napiszcie, to wtedy może zagramy sobie jeden na jeden. Ok? Chyba że macie jakąś inną grę samochodową, w której można grać jeden na jeden. A tymczasem żegnam was i do zobaczenia.